Polska Grupa Górnicza zaprezentowała związkowcom plan naprawczy spółki. Kopalnie przynoszą straty, dlatego restrukturyzacja jest konieczna. W ciągu ostatnich 9 lat kopalnie Wujek i Ruda przyniosły w sumie 2,5 miliarda złotych straty. Tylko w tym roku strata może wynieść nawet 450 milionów. Polska Grupa Górnicza jest w trudnej sytuacji. W sytuacji trudnego i bardzo ostrego zejścia zapotrzebowania na węgiel z jednej strony, co kształtuje jej przychody obniżone, a z drugiej strony konieczności poszukiwania środków na to, żeby dalej funkcjonować. Mówił prezes spółki Tomasz Rogala. Obecnie PGG zbiera środki na sierpniowe wypłaty. Nieoficjalnie mówi się, że na wynagrodzenia we wrześniu nie ma pieniędzy. Pan premier zaproponował, by powstał zespół roboczy złożony z przedstawicieli strony społecznej, zarządu spółki, ekspertów, który krok po kroku przejdzie ten plan przygotowany przez zarząd spółki. Dziś Polska Grupa Górnicza przedstawiła plan związkowcom. To, na czym dzisiaj się koncentrujemy, to ułożenie i zaakceptowanie planu, który pozwoli zachować jak największą miejsc pracy w Polskiej Grupie Górniczej. Wariant awaryjny to dobrowolne osłony socjalne. Tam, gdzie byłoby konieczne rezygnacja z tych miejsc pracy, to przygotowanie takich programów i takich rozwiązań, które w pełni zabezpieczą tych górników, którzy przechodziliby na przykład na urlopy. Na urlopy mogliby przejść górnicy dołowi, którym zostały 4 lata do emerytury, oraz pracownicy zakładów przeróbki, którzy są 3 lata przed emeryturą. W tym czasie pobieraliby 3/4 dotychczasowego wynagrodzenia. W grę wchodzą także jednorazowe odprawy w wysokości rocznej pensji. Sprawa dotyczy 7,5 tysiąca pracowników. Jesteśmy gotowi na rozmowy dotyczące długiej transformacji całego sektora energetycznego, węglowego i całego Śląska. W mojej ocenie ta transformacja powinna trwać co najmniej 40 lat. Zaznaczył szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Związkowcy nie akceptują alternatywnego rozwiązania, czyli likwidacji PGG. Wariant upadłości to jest czwarte i piąte powstanie śląskie naraz. Resort Aktywów Państwowych podkreśla, że nie ma takich planów w najbliższej przyszłości. Absolutnie nie ma mowy o, nie wiem, likwidacji kopalń, bo takie informacje w mediach się też pojawiły do roku 2036. To nie wiem, skąd tego typu informacja w mediach się znalazła. To jest nieprawda. PGG zabiega obecnie o 1,750 milionów pożyczek z Polskiego Funduszu Rozwoju. Spółka węglowa otrzyma także 130 milionów z Agencji Rezerw Materiałowych.